Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Mikołaj, dzisiaj wyjątkowo poprowadzę ten odcinek. Zaczął się super puchar Ligi Śniadkowej. Nasz zarząd wywalczył sobie coś takiego z dyrekcją niestety Ligi Śniadkowej. Tak jak w tamtym roku w takiej formie nie ma. Aczkolwiek jak widzimy, no już zaraz wystartuje tutaj pierwszy mecz. Możesz pokazać mi na... Eliminacje będą trwały przez 3 dni. Dzisiaj moja grupa gra. Coś nagram wam z GoPro. Ja tu się po prostu będę musiał trochę rozmnożyć. Raz tam grać na boisku, raz nagrywać. Ale to wszystko, żebyście mieli fajny content. Mam nadzieję, że będziecie się bawić. A kolejny materiał będzie już z samego finału ligi. Dobra, gubią się tutaj pierwsza minuta. Byli zwycięzcy. A w zasadzie obecni mistrzowie ligi grają. Kargul, jesteś na spalonym. Trzeba powiedzieć, że są jednak faworytami, nie grają już maturzyści, no wiadomo, odeszli. No i czwarta C, ówczesna trzecia C, też nie gra w tym roku, a oni mieli trzecie miejsce w poprzednim sezonie. Także no, główna konkurencja, tutaj nawet nie wiem, kto jest główną konkurencją, ale na pewno trzecia D jest faworytami. My z nimi gramy na długiej przerwie i czy będzie pierwsza bramka? O, jest pierwsza bramka. Kargul strzelił pierwszą bramkę, no i tutaj będzie przełamanie, zaraz się odpalą chłopaki. Jestem mega ciekawy tego meczu z nimi. Dobra, jesteśmy po pierwszym wygranym meczu. Przebitek wam niestety nie nagrałem, nie miałem jak. Może pójdę do pola, to sobie założę GoPro albo dam Pyzie, żeby tutaj coś przykamerował. Skomentuj nasz mecz, kapitanie. Wygraliśmy, bo my się złączyliśmy. W tamtym roku zrobiliśmy największy błąd, czyli no nie złączyliśmy się i mieliśmy bilans 1-19, oni 6-12. Teraz się połączyliśmy, pierwsza wygrana 5-2 czy 4-2. 5-2. Na początku były lekkie problemy niestety, obrona nie funkcjonowała tak jak powinna. Erling Haaland na ataku pokazał, że 3 brameczki strzelił, szybki wynik 3-2. Właśnie, dobrze strzelił. Nie, 3-1, później na 3-2 dostaliśmy na dziurę. No i co, i szybkie 2 brameczki, tutaj mamy MVP na dzisiejszego spotkania. MVP? Alek Józefik. A tu największa atencjuszka szkoły. Nie, to jest trener. Jak tam panie organizatorze? Bardzo dobrze. Panowie organizatorzy. Super. Dobrze się sędziowało? Liga przebiega bardzo sprawnie, tak jest. Ja dzisiaj muszę prowadzić odcinek, bo tam pan prezenter jest zajęty. Dalia jest pewnie w Egipcie, po prostu gdzieś sobie chodzi. Także no, popatrzcie sobie na mecz. Drugie ja, tak naprawdę pierwsze ja. Pozdrawiam kumaty. Oj, tam był faul. Nie był. Rudy bohater narodowy. Na ogół to ja uważam, że powinno być na trenera reprezentacji Polski, bo dobrze was wspieram, dobrze was motywuję. Gdyby kto nie ja... Kto wygrał w sercach kibiców? No ja. Trzecia AB. Nie, trzecia AB, ja. Ja wygrałam wszystkie mecze i na ogół dostanę króla strzelców, jakbyście nie wiedzieli. Bo ja jestem lepszą od Leo Messiego, ale po prostu nie chciałam brać udziału w lidze, dlatego żebyście się stresowali przegraną ze mną. Tak do brzegu. Jak oceniasz mecze? Na ogół tak, jeszcze. Początek w sumie był spoko. Jedyny problem jest taki, że mecze trzecie, jedne już nawet w sumie nie są ciekawe. Dlatego, że... Kopnęłam właśnie piłkę. Dlatego, że oni tylko biegają na boisko, strzelają 1000 goli i schodzą. Trzecia A za to poprawiła swój wynik i nie mają już jednego gola przez całą ligę. Strzelili 5 razy więcej goli w pierwszym meczu niż przez całą ligę w zeszłym roku, więc jest dobrze, widać poprawę. Ale do tego właśnie przez to, że połączyli się z Matgeo. Pierwszaki, mam dla was taką wiadomość od serca, żebyście się po pierwsze nie przejmowali, bo to jest standardowy proces, że no nie jest tak pięknie kolorowo, ale będzie z roku na rok coraz lepiej. Ale powiem wam, że jestem zdziwiona i że jest lepiej niż myślałam. Nie poddawajcie się, życzę powodzenia wszystkim zawodnikom i widzimy się w następnym odcinku. Siema!